Hej, tu Sesia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Dzisiaj testujemy gadżety urodowe. Natomiast wybrałam dla Was tylko i wyłącznie takie, które w mojej opinii mają potencjał być hitami. I są to przeróżne produkty, od rzeczy do demakijażu, do włosów, do masażu, jak i narzędzia do aplikacji makijażu. I jak widzicie tutaj, mam również lustra. Często pytacie się mnie o to lustro, które stoi u mnie w tle, jak i o lustro, którego używam podczas nagrywania odcinków, podczas makijażu. Pomyślałam sobie, że ogólnie temat luster do makijażu jest fajnym tematem, który warto by było poruszyć. I w związku z tym, że odezwała się do mnie marka Humanas, która takowe właśnie lustra do makijażu produkuje, stwierdziłam, że robimy wielki test. Wybrałam kilka w mojej opinii najciekawszych modeli, które mogą być dla Was jak najbardziej wygodne, uniwersalne, wszechstronne, będą duże i małe lustra i będę miała również dla Was kod rabatowy na te produkty. Także zapraszam Was serdecznie do testów. Pierwsze lustro, które nazwałam roboczo mini szafa, ponieważ ma drzwiczki, które otwierają się właśnie tak jak szafa. Jest to lustro na takiej podstawce, regulowane w ten sposób. Tutaj z tyłu macie albo wejście na baterię, albo na kabelek zasilający. I to lustro w środku to jest po prostu marzenie, spełnienie marzeń każdej małej dziewczynki. Bo to wygląda jak taki mini studio do makijażu. Tutaj mamy regularną wielkość, ale tutaj z boku macie potrójne i podwójne powiększenie, więc macie wszystko w jednym. Lustro ma tutaj dotykowy włącznik i zapala nam się LED-owe oświetlenie. No uważam, że takie lustro z dodatkowym oświetleniem to jest cudowne rozwiązanie, bo po pierwsze możemy to gdzieś ze sobą zabrać na jakiś wyjazd. Po drugie, kiedy malujemy się bardzo wcześnie rano, jest zima, nie wiem, wstajemy o 5, o 6 i jest ciemno, albo właśnie musimy malować się wieczorem, to myślę, że to jest po prostu genialne doświetlenie naszego makijażu, bo nie zawsze przy świetle dziennym czy jakimś innym po prostu to światło jest wystarczające. I będziemy testować, uwaga, to jest nic innego jak takie wsuwko spinki, które mają odbijać włosy od nasady, więc pozwólcie, że sobie wysuszę swoje włosy tak na świeżo, bez żadnego układania i przetestujemy sobie właśnie te spinki. Włosy wysuszone, nic z nimi nie robiłam, tylko po prostu wysuszyłam. No właśnie zrobiłam sobie fryzurę na Dwighta Schrute'a i pomyślałam sobie właśnie, że tutaj będzie je mega fajnie, czekajcie, jak to idzie, chyba o, w ten sposób, żeby, wiecie, coś takiego zrobić, tylko muszę to zrobić trochę lepiej. Ja nie jestem taka, wiecie, we włosy za dobra, więc wybaczcie mi moją pokraczność, chyba że to powinno iść bardziej o tak. Tak, to chyba te ząbki powinny iść o, w ten sposób. Myślę, że to może mieć fajny potencjał, tak żeby bezwysiłkowo, bez układania włosów, mieć te włosy ułożone. Czyli tak, myjemy rano głowę, suszymy, wpinamy sobie takie klipsy i w tym czasie możemy się na przykład malować. Włosy nam dosychają, odpinamy i powinniśmy mieć ułożone ładnie włosy. Jak sobie robię taką grzywkę, to lubię ją sobie podwinąć, więc liczę, że to mi fajnie tutaj będzie trzymać. Kolejny gadżet mający naprawdę spory potencjał to takie frotki. To są frotki na nadgarstki. Nakłada się je wtedy, kiedy chcemy robić demakijaż i dzięki czemu woda nie cieknie nam po łokciach. Jakiś czas temu pokazywałam Wam moje DIY-owe frotki, które stworzyłam sama z kawałka gumki i starego ręcznika, po prostu uszyłam je sama. I tak zastanawiałam się, patrząc na to, oczywiście to jest śliczne, mięciutkie, bardzo przyjemne i wizualnie wiadomo, przyjemne, natomiast moje są tutaj też takie szerokie, no nie? Że one mogą te kropelki spadające tutaj złapać, a to jest przylegające i tutaj nie będę tych chlapiących kropelek łapać, więc muszę sprawdzić, czy to jest równie dobre, co moje własne DIY-owe za 0 zł. Trochę mi żal tego pięknego makijażu, ale nie bójcie się, to nie ostatni makijaż w tym odcinku. Biorę sobie olejek do demakijażu i rozpuszczam makijaż. Teraz sprawdzam razem z Wami na żywo, czy to działa. A widzicie, po łokciach nie cieknie, ale trochę kapie tutaj, minimalnie. No ale dobra, zmywam z Wami makijaż. Trochę mi kapnęło na spodnie, poczułam przed chwilą. Łokcie, jak widzicie, są całkowicie suche, więc to jest duży plus. Natomiast
i jestem trochę pochlapana. Oczywiście podczas mycia się normalnego, w normalnych warunkach, jesteśmy tak czy siak lekko pochyleni nad zlewem, więc no myślę, że tak czy siak jest to w pewnym sensie pomocne, ale nie wiem, czy te moje nie są bardziej skuteczne. Właśnie przez to, że są bardziej szerokie, takie obszerne, to zbierają więcej tej chlapiącej wody. Nie tylko tej, która cieknie, ale też tej, która chlapie. Umyłam jeszcze buzię żelem, już tak normalnie w zlewie i potwierdzam to, co mówiłam odnośnie tych frotek. Działają, są skuteczne pod kątem niecieknięcia wody po łokciach, a w związku z tym też nie chlapania tymi łokciami na podłogę, więc gadżet, który kosztuje kilka złotych, faktycznie działa. I dla mnie jest okejka. Natomiast jeżeli chodzi o lustro, ja jestem zachwycona tym konkretnym modelem, tym jakie ono jest wszechstronne i uniwersalne, i jak dobrze przemyślane i te zamknięcia są takie solidne, porządne, mimo że lustro jest dosyć lekkie, plastikowe. Bardzo podoba mi się to, że mamy tutaj powiększenie podwójne i potrójne, no i oczywiście oświetlenie, bardzo praktyczne i nie zajmujące dużo miejsca nawet na jakimś niedużym biureczku. Uważam, że to lustro bardzo, bardzo okejka. Zmieniamy lustro. Tym razem, moi drodzy, pokażę Wam lustro, które ja roboczo nazwałam tablecik. Tablecik, ponieważ ukryty jest w takiej formie, jak bardzo często ukrywane są tablety, czyli możemy sobie zamknąć to lustro, schować nawet do jakiejś szuflady, żeby nam się nie kurzyło, nie brudziło, czy schować do bagażu, a jeżeli chcemy go użyć, to otwieramy sobie i stawiamy tak, jak tablety się stawiają w ten sposób. I jest to mega, mega wygodne i w podróż, i po prostu, kiedy potrzebujemy lusterka, a nie mamy zbyt dużo miejsca, żeby stało cały czas, na przykład na jakimś biurku, na jakiejś półeczce, szafeczce, obojętnie, to jest mega fajne i szybkie do złożenia i możemy je sobie gdzieś schować. No ja uważam, że pomysł jest po prostu petardziątko. Petardziątko. Zobaczcie, jakie to lustro jest duże. Ja widzę się w nim calutka, co jest bardzo wygodne podczas robienia makijażu, bo niestety, ale te małe lustereczka nie pokazują nam całokształtu, kiedy się malujemy. A tutaj widzimy całą twarz, trochę ubrania, trochę tła. To jest bardzo, bardzo wygodne. Co więcej, mamy tutaj również oświetlenie LED-owe, czyli zapalamy sobie i mamy dodatkowe doświetlenie naszego makijażu, więc znowuż zimą z samego rana, czy malowanie wieczorem, czy malowanie po prostu w trudnych warunkach oświetleniowych, to jest po prostu rewelacja. I do układania włosów myślę, że też będzie się nadawało świetnie. Tutaj natomiast mamy dodatkową opcję regulacji temperatury i mocy. Jak przytrzymacie sobie, widzicie, jak się troszkę wygasiło, a jak przytrzymam sobie po raz kolejny, to to światło nam się intensyfikuje i tutaj możemy sobie zmieniać jego temperaturę. Czyli tutaj mamy ciepłe, neutralne i chłodne światło, więc możemy dopasować do naszych upodobań i potrzeb. No i co, możemy chyba już ściągnąć sobie te nasze... Słuchajcie, no nie wiem. Zrobiły się... Chociaż, no patrzcie. Patrzcie, jak one stoją teraz. Wiecie co? Chyba sobie jeszcze zaaplikuję. Sprawdzę sobie jeszcze z tyłu w międzyczasie. Natomiast tutaj... Co myślicie? No odbiły mi, zobaczcie, ja je próbuję uklepać, one się nie chcą uklepać, więc pod tym kątem działa. No i fajnie tutaj mi się zaczyna teraz układać, wiecie, w taką falę, a nie w takie smutne coś. Kurde, ale tu działa, patrzcie. Patrzcie, jak stoją. To ma potencjał. Jeszcze sobie tutaj może je zakręcę. I od kilku minut jedyne, o czym myślę, to nałożenie sobie pielęgnacji, więc szybko nakładam krem pod kolor dzisiejszego odcinka. Nie za dużo tego kremu, bo za chwilę będziemy jeszcze coś ciekawego testować. Pielęgnacja nałożona, więc możemy sobie już zdjąć te śmieszne haczyczki. Widziałam też w internecie, że jest sporo takich mniejszych, bo te są takie duże, bo mi się właśnie wydawało, że jak one będą takie duże, to nie będą robiły takiego loka, tylko właśnie będą odbijać. Może przy moich włosach krótkich jest to trochę za duże, no ale zobaczcie, jak to wygląda. Moim zdaniem... Zobaczcie, widzicie to? Widzicie to? Tą poduszeczkę? Jedyne, czego się bałam przy tych klipsach, to, że tutaj będzie płasko przy nasadzie, a potem nagle będzie takie odbicie. Ale powiem Wam, że jak się tak o włosy tak naturalnie ułoży, no to ja nie widzę czegoś takiego. Uważam, że spoko to wygląda. I naprawdę, jak ktoś by chciał przy trochę dłuższych włosach sobie tę fryzurę odbić, to myślę, że się da, że to może być spoko gadżet, szczególnie, że jest całkowicie bezwysiłkowy, bo to nakładamy sobie na chwilę i w międzyczasie możemy robić coś innego. Dla mnie
Dla mnie jest okejka. Na wieczór zostawiłam sobie do przetestowania kosmetyk do makijażu. I jest to marker do piegów z ekstraktem z henny marki Delia. I można go nakładać na dwa różne sposoby. Albo na zrobiony już makijaż, wtedy te piegi zmyją się razem z demakijażem. Albo można nałożyć je na gołą skórę i wtedy ten ekstrakt z henny spowoduje, że skóra nam delikatnie zafarbuje i ponoć do 4 dni możemy mieć takie właśnie sztuczne piegi. Kosmetyk ma formę takiego eyelinera, opakowania z pędzelkiem, którym możemy porobić sobie kropeczki i te kropeczki musimy zostawić bodajże od 4 do 8 godzin na skórze. Od 3 do 8 godzin na skórze. Sprawdźmy zatem, czy to w ogóle ma sens. Ogólnie kropeczki robi fajne, bo to wygląda jak pędzelek, ale widzicie, on się tak nie ugina. To jest taki, nie wiem, czy to jest pędzel. Zaraz sobie pofarbuję całe palce. Co ja w ogóle wyprawiam? No już tak, nie do końca chcę się zmyć. W każdym razie to wygląda jak pędzelek, ale aplikator jest dosyć sztywny. To chyba nie jest pędzelek, tylko właśnie taki aplikator. I uważam, że do piegów nadaje się dobrze, bo robi piegi w kształcie piegów. Ta formuła jest taka półtransparentna, lekko się ciągnie, ale... da się bez problemu zrobić nią piegi. Zobaczymy. Pamiętajcie tylko o jednej bardzo ważnej rzeczy, jak malujecie sobie piegi. One nie mogą być symetryczne. Wtedy będą bardziej naturalne. Kropeczki wychodzą naprawdę super. Powiem Wam, że to jest już klucz do sukcesu, jeżeli chodzi o takie produkty do piegów. Bo jak robią jakieś takie przecinki, a nie kropeczki, to jest to trochę bez sensu. Tak jak teraz patrzę na siebie, to trochę się obawiam. Bo wiecie, nie wiem jak Wy, ale ja w swoim życiu nie jeden filmik o takich fejlach hennowych obejrzałam. Mam nadzieję, że tutaj będzie ok. A podsumowując pracę z tym lustrem, ja jestem zachwycona tym, jak ono jest wykonane, tym, jakie ono jest wygodne, jakie ono jest duże i jak fajnie można je po prostu schować, wpakować bez brudzenia tego lustra, bez dotykania palcami do jakiejś szuflady. Po prostu jakiejkolwiek szuflady, moi drodzy, ciach i ciach. I nie ma. I jest porządek na biurku, na półce, na stoliku, gdziekolwiek robicie makijaż. Ta powierzchnia jest taka antypoślizgowa, tak jak przy tabletach, więc tutaj nie ma obawy, że będzie nam to lustro tutaj zjeżdżać, się przewracać i tłuc. I nawet myślę, jak robicie sobie makijaże, ale tak czasami lubicie sobie jakąś fajną fotkę zrobić, to uważam, że spokojnie będzie można tym lustrem, zobaczcie, trochę się doświetlić. Do zdjęcia. Jestem na dużą okejkę. Tak się prezentuje moje ryłko z piegami. Powiem Wam, że patrząc na ten palec, który mi się nie domył, czuję potencjał w tym produkcie, ale żeby to sprawdzić, widzimy się jutro rano. Witam jutro, czyli dzisiaj, czyli znów załamujemy czasoprzestrzeń. Jest następny dzień i, moi drodzy, mam piegi. Wczoraj wieczorem, kiedy ściągałam ten preparat na sucho, to były dosyć mocne. Natomiast dzisiaj rano, jak umyłam twarz, troszeczkę zbledły i wydaje mi się, że są takie akurat takie jak piegi powinny być. Trzymałam go niecałe 7 godzin na twarzy, więc jak widzimy działa. Póki co jest okejka. Testujemy kolejne lustro i to nazwałam roboczo lampka. Z tego względu, że tutaj mamy oczywiście lustro z podświetleniem LED-owym, ale możemy bardzo szybko, błyskawicznie zamienić ją w nocną lampkę. Przy tym lustrze pomyślałam sobie o osobach, które mają małe mieszkanie i muszą dosłownie każdą rzecz, którą kupują, dwa razy przemyśleć, czy to jest na pewno praktyczne, odpowiednie i tak dalej. Pomyślałam sobie, że taka rzecz, dwa w jednym czy trzy w jednym, bo możemy to traktować jako lustro, możemy sobie doświetlić makijaż, możemy przy tym nagrywać sobie TikToki czy rolki na Instagram, a w razie potrzeby zmienić w nocną lampkę. Nigdy czegoś takiego nie widziałam, więc testujemy. Nie jest ono zbyt takie poręczne, żeby trzymać to lustro w ręku, ale za to fajnie stoi, bo jest dosyć wysokie. W porównaniu do takiego standardowego lusterka, zobaczcie, jest wyższe, przez co też lepiej układa się na poziomie twarzy poziom lustra. Okej, zapalam i testujemy kolejny gadżet. Taki roller. On, powiem Wam, że wygląda bardzo elegancko, ale jest to totalnie leciutki, plastikowy produkt. Tą główkę się wyciąga i wkłada do zamrażarki. Ja ją mroziłam przez całą noc i ma to być taki roller, którym możemy masować twarz, który ma nam zniwelować opuchnięcia poranne, a ja dopiero co wstałam 15 minut temu, więc może to być spoko. Tutaj w środku, może zobaczycie, a może nie zobaczycie, są takie silikonowe kuleczki. I wczoraj, kiedy ich jeszcze nie włożyłam do zamrażarki, to były one takie luźniutkie, a teraz są zamrożone
No i powiem wam, że to jest faktycznie bardzo zimne. Ale na poranne takie opuchnięcia, wow, powiem wam, że chyba to będzie rewelacja. Oh, ale zimno. Jestem ciekawa, jak długo będzie to zimne. Czy to się nagrzeje zaraz od temperatury skóry? I zrobimy sobie razem z tym rollerem pielęgnację. Zacznę sobie od toniku. Czy te piegi mi się nie zmyją teraz jeszcze bardziej? Nie, nie widzę, żeby się zmyły. I masuję sobie to. Teraz okolice pod oczami. Tutaj chyba nie będę tego rollera używać, bo jest trochę duży. Przyłożyć ewentualnie, ale niekoniecznie masować. No i krem. Tu gdzieś czytałam, żeby nałożyć na ten roller kosmetyk i tym masować, ale dla mnie to trochę takie, no nie wiem, nie wyobrażam sobie tego, żeby tak go uświnić. No fajne. Fajne jest to, zimne, przyjemne. Czuję, jak mi odeszło trochę z oczu, takie opuchnięcie poranne, bo one zawsze są takie ciężkie rano. I jest fajna ulga. W ogóle masowanie twarzy jest bardzo dobre i zdrowe dla skóry. Mam czasami takie fazy, że tak zaczynam się masować, tam się masuję przez kilka dni, potem mi się już nie chce. I to jest zimno cały czas, nawet mam wrażenie, że się jakieś takie mocniejsze zrobiło przez chwilę. Trochę piszczy, bo to plastik. Fantastik. Ale przyjemne to jest, powiem wam, wow. Tylko mogłoby nie piszczeć, bo mnie irytuje. No, buzia jest, powiem wam, zimna, zimna. Na koniec mleczko do ust i jestem gotowa. Buzia jest zimna, czuję, że odeszło mi to spuchnięcie. To jest naprawdę spoko. Nie sądziłam, że tak mi się to spodoba, ale to jest bardzo, bardzo przyjemne. Mega przyjemne. Powiem wam, że ten roller również ma ode mnie okejkę. Lustro jest praktyczne. Jest nieduże, ale wszystko w nim widać. Natomiast ono tak jakby mi sugerowało, że mogę go sobie wziąć w rękę. A jednak jest tutaj takie dosyć niepraktyczne, żeby to w ręku trzymać. Więc nie jest to takie lusterko jak tego typu lustro. Tylko raczej stojące, żeby fajnie tutaj ozdabiało nam sypialnię, przestrzeń czy salon. Lecę do fryzjera i widzimy się na makijażu. I do makijażu wyciągam już trochę większy kaliber. I jest to lustro, które jest dosyć podobne do tego, co mam tutaj właśnie z tyłu. I jest po prostu ogromne, ale jest całkiem lekkie takie, że da się to w miarę przesuwać. No i tutaj też standardowo mamy włącznik. Mamy zmianę intensywności, jak przytrzymamy sobie ten przycisk i możemy sobie zmieniać temperaturę, przełączając sobie tutaj. Widać w nim wszystko odtąd po brzuszek dosłownie i do tego lustra będę się malować, ale powiem wam, że jest ogromne. No i myślę, że takie lustro już wymaga stanowiska. No zobaczcie tylko to lustro, które mi się nie mieści w kadrze, już się odsunęłam na maksa. I dopiero teraz widać w całości. No jest po prostu przeogromne. To już raczej nie jest takie podróżne lustro, które gdzieś tam sobie schowamy, odłożymy, przesuniemy, bo jest naprawdę duże. Ono potrzebuje już takiego fajnego stanowiska, ale powiem wam, tutaj mi do malowania to by było jak znalazł. Coś pięknego. No i właśnie to doświetlenie tutaj pomoże mi w makijażu, więc testujemy kolejny gadżet. I kolejny gadżet to gąbeczki do makijażu. Wydawałoby się nic specjalnego, ale jedna z tych gąbeczek to jest w ogóle zestaw Real Techniques z serii New Nudes. Jedna z tych gąbeczek jest gąbeczką, którą aplikujemy podkład na sucho. Jest mięciutka, bez moczenia. Ta jest taka twarda, bo właśnie tą trzeba zmoczyć. Ta gąbka nie jest taka gładziutka, tylko widać, że ta struktura jest taka dosyć wyraźna, więc wydaje mi się, że może się fajnie ten podkład aplikować. Nie mam pojęcia, jak ta gąbka będzie ten podkład spijać, więc zobaczymy. Fajnie, że jest miękka. To już jest dla mnie taki plus, że mam wrażenie, że nie będzie mnie bić po twarzy. Ale jak to będzie aplikować? W sensie sensorycznym jest to przyjemne. Nie ma takiego poczucia, że czegoś tutaj nam brakuje, albo że jest jakieś dziwne uczucie tą gąbką. Wręcz jest taka mięciutka, że tak się po prostu zgniata w taki orzeszek. W ogóle skąd pomysł, że to może mieć jakiś gadżetowy potencjał? Otóż chodzi o to, że po pierwsze, nie każdy maluje się w łazience, więc zawsze, za każdym razem lecieć i moczyć tą gąbkę, to są stracone sekundy naszego życia. Ja mam z 20 kroków do łazienki, więc wiadomo, że mi się nie chce i się nie opłaca iść moczyć gąbki. I druga sprawa, myślę, że może to mieć wpływ
pozytywny na trwałość makijażu, bo generalnie właśnie wbrew pozorom większość podkładów nie lubi wody, szczególnie te na bazie silikonów czy wosków i mogą wpływać na gorszą trwałość naszego makijażu. Jeżeli gąbeczka jest troszkę zbyt mokra, no to już możemy mieć po prostu ciacho na twarzy. Może nam się rozwarstwiać podkład, tego byśmy nie chcieli. A przy suchej gąbeczce, no tego ryzyka nie ma, bo to jest tylko i wyłącznie czysta aplikacja, prawda? Mam wrażenie, że w niektórych miejscach wygląda ten podkład sucho, a użyłam czegoś, co nie może wyglądać sucho, czyli Eveline Better Than Perfect, nawilżający podkład, który zawsze bardzo ładnie leży i ładnie się stapia ze skórą. Nie jest źle, bo tutaj mówię o takich naprawdę detalach z bardzo, bardzo bliska. Mam taką odległość od lustra, więc widzę absolutnie wszystko. Ale widzę, że ten podkład ułożył się trochę inaczej niż układa się, gdy aplikuję pędzelkiem bądź mokrą gąbeczką. Nie sądzę, że takie drobiazgi, drobnostki będą widoczne na kamerze, ale z bardzo bliska widzę, że trochę inaczej ten podkład wygląda. Nie ma tragedii, ale zastanawiam się, co by było, gdybym nałożyła na twarz jakiś mocno kryjący podkład albo matujący, skoro nakładając nawilżający, taki, który wygląda jak druga skóra, mam wrażenie, że wygląda bardziej sucho. Natomiast do aplikacji produktów na twarz mam jeszcze jeden gadżet i jest to pędzelek, których ostatnio widzę bardzo dużo wszędzie. I jest ich mnóstwo w internecie, właśnie na Allegro, ale widziałam też w drogeriach takich jak Rossmann. To są takie bardzo mocno zbite pędzle, które tutaj w dotyku są jak welur, w ogóle bardzo takie przyjemne, welurowe. I pomyślałam sobie, że w związku z tym, że jest bardzo duży i mocno zbity, może się właśnie fajnie spadać do takiego mega szybkiego nakładania różnych produktów na twarz. Dołożę sobie trochę krycia jeszcze na policzki. Czy to... Słuchajcie, on jest bardzo twardy. Wykładam sobie jeszcze. Sprawdzamy sobie. No, to jest taki pędzel, którym raczej wygodniej będzie tak przecierać sobie twarz, niż usiłować nim blendować albo wklepywać. Wręcz wklepywanie jest trochę kłujące, więc jest taki raczej do wcierania. Czoło. Czoło się robi zarąbiście. I wygląda ten podkład teraz lepiej niż jak nałożyłam go tą gąbeczką. Aczkolwiek takie przecieranie, no wiecie, trochę będzie tego podkładu tak jakby ściągać, że nie nałożymy sobie grubej warstwy. Byśmy musieli sobie właśnie tak doklepać w jakimś miejscu tym pędzlem. Też się da. Ale on tak instynktownie sugeruje, żeby w ten sposób go, prawda, aplikować. I tutaj dzięki temu nałożymy, no nie grubą warstwę podkładu. I powiem Wam, że wygląda to ładnie. Przyjrzyjmy się z bliska. No, moim zdaniem ładnie. Ładniej niż przy gąbeczce, naprawdę. Sprawdźmy sobie, jak poradzi sobie z innymi elementami makijażu. Nałożę sobie trochę korektora. I zobaczcie, on ma taki kształt łezki. Gdyby był okrągły, nie byłby tutaj wygodny, ale przez to, że tu jest węższy, tak nawet fajnie pod to oko wchodzi. Cyk. Ale powiem Wam, nałożyć dużo, zobaczcie, nie nałożyłam dużo, a ciągnie się to wszystko, więc naprawdę chyba trzeba tutaj niewielkie ilości nakładać. Zastanawiam się też, czy nie byłby fajny do aplikacji minerałów albo podkładów w pudrze. No tutaj pod oko jest troszkę za bezczelny. Minimalnie za sztywny, taki trochę szorstki, bo tutaj musimy jakoś sobie poradzić przy tej okolicy. I tu mi trochę ściągnął podkładu teraz. Gdyby wzięła się za taki pędzel jakaś marka pędzlowa, Maestro czy Hulu, to przypuszczam, że zrobiliby to lepiej niż, wiecie, no takie tanie pędzle gdzieś tam z Allegro za 10 zł. I może byłoby to jeszcze lepiej jakoś tam przemyślane, dopracowane. Może kwestia włosia. Nie jest źle, ale pod oczami trochę za bezczelny, trochę za surowy dla mnie. Biorę sobie bronzer i sprawdzamy. Na gorąco nasz pędzel. Ale powiem Wam, że tak on się tak fajnie tutaj, on jest tak jak do masażu bardziej niż do makijażu. Konturowanko zrobiło się bardzo szybko i wygodnie. Tutaj jak fajny jest do rozcierania. On jest trochę za mocny momentami, że tak mi trochę za dużo ściąga tego wszystkiego, ale ten kształt, to jak to się trzyma, kurczę, no jest wygodne. No, ale ściągnął mi tutaj podkład, więc jest, no za bezczelny jest. Próbuję tą gąbeczką, ale jestem ciekawa. No tutaj to nie powinno być problemu. A tutaj z wklepywaniem, jak sobie poradzi. Tu mam jeszcze resztkę podkładu pewnie na nim.
ładnie to wygląda. No, gąbeczka jest mięciutka, więc ona mi wszystko wklepuje, rozklepuje, a ten pędzel trochę mi ściąga wszystkiego. Użyję sobie takiej mojej mieszanki bronzera i szminki. Bardzo lekka konsystencja, taka tłustawa wręcz, więc zobaczymy, jak sobie te narzędzia poradzą. Biorę gąbeczkę. No i tutaj myślę, że jest petarda. No i to poradzi sobie. Czy mi wszystko rozpuści? Tak instynktownie próbuję delikatnie, tak ostrożnie wklepywać, ale to się do wklepywania nie nadaje. No tutaj potrzebuję takich krótkich ruchów. Krótkich, pociągłych ruchów, bo jakbym zrobiła tak, mam wrażenie, żebym wszystko ściągnęła. Ale dało radę. Czy to było przyjemne doświadczenie? Chyba nie. Wysypałam sobie trochę takiego sypkiego rozświetlacza i aplikuję sobie na pędzelek. Tak sobie go wklepałam tylko. Czy to się będzie sypało, czy nie? Próbujemy. O, tak. Uważam, że jest rewelacja do tego. Nic mi się nawet tutaj nie zaczęło pruszyć, bo to jest tak gęste, że trzyma to, ten rozświetlacz w środku. I jest właśnie taki gęsty, fajny, zbity do rozmasowywania kosmetyku. I myślę, że zarówno płynny rozświetlacz, jak i taki suchy, jaki ja zaaplikowałam teraz, będzie fajne właśnie do aplikacji na ciało. Jeżeli jest to narzędzie, które po kilku myciach się nie zepsuje, to może być to nawet fajna opcja dla wizażystów, bo jest zdecydowanie bardziej taka wygodne i poręczne niż takie duże pędzle do ciała. Zajmuje mi miejsce, a działa praktycznie tak samo i jest takie przyjemne. Troszkę jeszcze sobie rozświetlę uszy i nawet twarz. I tu zrobiłam sobie taką lekką dziurkę. Wracam do gąbeczki i spróbujemy nałożyć nią jeszcze puder. Skoro aplikuję na sucho, to myślę, że mogłoby fajnie utrwalać makijaż. Ogólnie wklepywanie pudru w skórę zawsze poprawia nam trwałość makijażu, natomiast wklepywanie wilgotną gąbeczką jest trochę mniej efektywne niż suchą gąbeczką, czy tam suchym puszkiem na przykład. Puder się ładnie nałożył, fajnie. Jeszcze sprawdzę sobie, jak ta gąbeczka nada się do aplikacji kremowego rozświetlacza. Użyję takiej strony, która jest jeszcze czysta. Pięknie to wygląda. No ma ona swoje plusy i minusy, bo aplikuje się nią bardzo wygodnie, jest mięciutka. Podkład nie wyglądał jakoś bardzo, bardzo ładnie. Muszę jeszcze pod tym kątem ją potestować. Natomiast jeżeli chodzi o aplikację innych rzeczy, takich jak bronzer, jak puder, jak rozświetlacz, uważam, że super się sprawdziła. Myślę, że jej suchość może mieć pozytywny wpływ na trwałość makijażu, więc daję tej gąbeczce okejkę, ale nie taką pełną, tylko taką prawie okejkę. Co do pędzelka, to też nie jest pełna okejka, bo nie jest to narzędzie marzeń, które rozwiąże wszystkie nasze problemy. Tak jak widzieliście, zbyt mocne pocieranie trochę nam ściąga kosmetyk, trochę za mocno rozmazuje, ale ma ona też swoje fajne zastosowanie, bo bardzo mi się podobała tutaj do aplikacji produktów na ciało. Jeżeli chodzi o aplikację produktów na twarz, no to jest trochę za mocne. Gdzieś tam no wygodnie się aplikuje tym te wszystkie rzeczy, ale jednak z drugiej strony zależy, jaki efekt chcemy mieć na twarzy, więc tutaj bym dała takie so-so. Nie do końca. Co do lustra, no to jestem po prostu w nim zakochana, jest przeogromne, widać wszystko, jest bardzo, bardzo wygodne, no i też takie w miarę lekkie do przeniesienia. Myślę, że jako takie lustro do toaletki jest fantastyczne, jak najbardziej jest okejka. I na koniec zrobimy sobie wspólnie makijaż oka, testując już ostatnie magiczne lustro. Jest to taki wielki skubań, jest tutaj się ledwo już mieszczę w kadrze. Takie już trochę cięższe. Ta podstawka tam była plastikowa, tutaj jest metalowa, więc jest takie trochę, wiecie, takie cięższe tutaj do podnoszenia, ale jest ono po prostu przeogromne. Włącznik, wyłącznik, intensywność możemy sobie wyregulować i temperaturę. To lustro może też nam całkiem fajnie służyć jako lampa pierścieniowa. Jeżeli nagrywamy właśnie jakieś rolki czy makijaże, wiecie, na swoje social media, to też nam się tutaj nada, no ale też potrzebuje już większej przestrzeni, większego kawałka ściany czy jakiejś toaletki, żeby wszystko się tutaj pomieściło. Uważam, że jest piękny, jeżeli chodzi o design, bo to będzie naprawdę bardzo ładnie, nowocześnie wyglądać właśnie na jakiejś fajnej, nowoczesnej toaletce w przytulnej sypialni. No jest ogromne. Ogromne. Zróbmy sobie zatem wspólnie makijaż oka do tego lusterka. Nie mam już tutaj żadnych gadżetów do przetestowania, więc po prostu malujmy się. Zaczynam oczywiście od bazy pod cienie i użyję sobie też takiego żółtego cienia w
kremie. To będzie moja baza, to będzie mi fajnie pasować do moich biegów, do bluzki. Duży, puszysty pędzelek i rozcieram powyżej załamania powieki. Trochę też na dolną powiekę. Tutaj rozetrę sobie już paluszkiem. Miałam jeszcze przetestować ten marker do biegów tak na sucho. Nie wiem, czy dobrym pomysłem było, jest aplikacja tego na już przypudrowaną skórę, ale właśnie sprawdzimy sobie, czy jak sobie tak lekko poodbijam palcem. Nie, no to wydaje się być okej. No teraz to są dosyć intensywne, ale dobrze to wygląda. Jeszcze tak w granicach rozsądku. Użyję sobie kilku cieni marki The Dots. Najpierw taki żółty. On delikatnie mieni się na róż. Teraz Raspberry Sorbet, czyli ten taki lekko czerwonawy. I użyję sobie takiego trochę ciemniejszego złota w zewnętrzny kącik, żeby go minimalnie przyciemnić, ale błyskiem. I bardziej płaskim pędzelkiem na dolną powiekę. I nałożę sobie brązowy tusz. Na linię wodną nałożę sobie jeszcze zieloną kredkę. W ogóle jakie moje oczy się turkusowe zrobiły przy tym makijażu. I zostały nam usta, nakładam sobie trochę konturówki. W ogóle zobaczcie, jak zgaszę tutaj to światło. Ile tutaj jest ciemnie, jak mi fajnie właśnie pomaga tu nawet do nagrań to oświetlenie. Na koniec aplikuję szminkę i podsumowując, pracę z tym lustrem jest cudowne. Ono jest, słuchajcie, wielkości mojej lampy, przy której nagrywam, więc jest naprawdę bardzo duże, bardzo praktyczne i designersko wygląda moim zdaniem przepięknie i jest po prostu bardzo funkcjonalne, bo widać w nim wszystko, więc da się przy nim zrobić makijaż, ale i fryzurę i się wystylizować. Jest naprawdę, naprawdę fantastyczne, piękne, porządne lustro. Podsumowując nasze dzisiejsze testy, wypadł on bardzo dobrze, bo nie mamy tutaj w zasadzie ani jednego bubla. Chciałam wybrać takiego jednego zwycięzcę tego testu, ale powiem Wam, że naprawdę ciężko jest mi się zdecydować, bo wszystkie te produkty w zasadzie bardzo dobrze się sprawdziły. To, czego na pewno będę używać, to ten marker do piegów, właśnie w celu zrobienia sobie takich semi-permanentnych piegów. Na pewno będę go używała, bardzo mi się spodobał i kolor, i to, w jaki sposób się aplikuje i jak mocno farbuje skórę. Dla mnie bardzo, bardzo fajny produkt. I na pewno będę używała tych krokodylków, klipsów do włosów, żeby sobie eksperymentować z fryzurą, żeby sobie delikatnie odbijać te włosy, kiedy będzie taka potrzeba. Jeżeli chodzi o lustra, widzieliście, to są wszystko bardzo dobrej jakości lustra, przepiękne. Jakbym miała wybrać taki jeden hit mój, taki ulubiony, to myślę, że byłoby to to lustro, takie składane, wygodne i w podróż, i żeby sobie po prostu postawić na toaletce, bo jest takiej średniej wielkości, ani za duże, ani za małe, więc to chyba spodobało mi się najbardziej i do moich potrzeb byłoby takie najbardziej mi jakby potrzebne, praktyczne. Najmniej chyba spodobało mi się to, bo jest takie trochę mało poręczne do trzymania, jest też nieduże, więc na moje potrzeby trochę za małe. A z tych dużych to nie wiem, jedno i drugie było bardzo w porządku, więc to zależy od tego, jaką macie przestrzeń i jak ją chcecie zaaranżować. Jeżeli któryś z tych gadżetów Was zainteresował, zostawię Wam linki na dole w opisie. Zostawię Wam również link do tych luster, jeżeli potrzebujecie czegoś takiego, chcieliście sobie kupić takie lustro z dodatkowym oświetleniem, to mam dla Was kod rabatowy na hasło REDMYLIPS. Macie 15% rabatu na wszystkie lustra, które znajdziecie w linku na dole. I uwaga! Ten rabat jest aktywny do końca roku, więc nie musicie od razu lecieć i kupować, bo rabat jest dostępny tylko przez tydzień, tylko macie na spokojnie czas, żeby się namyśleć albo przearanżować sobie swoją toaletkę, żeby wiedzieć, czego potrzebujecie, więc śmiało zapiszcie sobie ten kod i skorzystajcie, kiedy tylko będziecie potrzebować. Myślę, że rzadko się zdarza, aby w teście gadżetów urodowych pojawiały się same hity, więc koniecznie zostawcie mi kciuka do góry, jeżeli chcecie więcej filmów z gadżetami, które faktycznie są praktyczne i się sprawdzają, i widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, pa, pa.